No, mnie cieszy, że zespół podjął walkę i pomimo tej pierwszej fazy, gdzie trochę gospodarze byli lepsi, to w drugiej połowie doszliśmy przeciwnika i wyszliśmy na 4 bramki, a przede wszystkim no, wydaje mi się, że zmieniły się przepisy piłki ręcznej. Można szybko grać do środka i niekoniecznie trzeba mieć ekipę no, mocno rzucającą z tyłu, bo pociągnąć kontrę z każdej piłki i będziesz dążył do remisu. Na pewno Płock jako gospodarz był tu bardziej dojrzałym zespołem, bo gdyby moi gracze przy 4 bramkach, jakie mieli do przodu, a rzucili szybkie ataki, to wydaje mi się, że pachniało niespodzianką. Niemniej jednak gratuluję tu Bogdanowi, bo na pewno przeżył jakieś w czasie drugiej połowy ciężkie chwile, ale wygrał i wydaje mi się, że wygrał zasłużenie. Gratuluję. W drugiej połowie na początku wyłączenie Pronina z Płocka i Załotenki. Czemu do końca nie próbowaliście taką taktyką, że wyłączacie tych dwóch zawodników w krycie bezpośrednie i gracie obroną płaską, reszta? Sprawdziło to się, a jednak później wolni płasko, 6-0. Szkoda, że pan nie obserwował, kiedyśmy kryli dwóch graczy. Wtedy, kiedy była Wisła osłabiona jednym graczem, a my graliśmy w przewadze. Wtedy kryliśmy dwóch i zostawało 3 na 4. I stąd to nam przynosiło spodziewane efekty, bo przeciwnik oddał nam ze 2 piłki. Wywalczyliśmy tą właściwie. Tymi decyzjami przeciwnik nam nie uciekł, że potrafiliśmy trzymać wynik, nawet jak było 5, to zespół się nie załamał i próbował dalej realizować wszystkie założone rzeczy i walczył. Ja uważam, że świat, w ogóle piłka ręczna trochę się zmieniła. Proszę zwrócić uwagę, że kraje takie jak gdzieś Egipt, Tunezja czy Algieria, tam europejski zespół się męczy z nimi, bo jakieś strefy grają inne do 10-12 metra. Czy tu kiedyś mój kolega Bogdan grał na przykład, to były lata 85, nie pamiętam Bogdan, czy 90, gdzie jeden krył koło, a 5 było z przodu i to przeciwnik się pogubił, więc inicjatywa trenera no, musi być w stanie na 6 metrach, jeśli z tyłu jest mocny rzut, no to no nic to nie daje, trener jest gapa, trzeba szukać jakichś rozwiązań. My dzisiaj uważam, że taktycznie, o ile chodzi o grę obronną, przeciwstawiliśmy się, no mam nadzieję, że to drużyna będzie mistrzem Polski, a my będziemy mieć satysfakcję, żeśmy stoczyli z przyszłym mistrzem, powiedzmy, taką fajną walkę, bo to tak może być. Tu na pewno Bogdan ma trochę racji, że jakieś urazy, wystarczy, że z 7 wypadnie 1 czy 2 i to już się nie klei, a proszę zwrócić uwagę, że doszli nowi ludzie i na to potrzeba czasu zgrania. Tak samo jest u mnie, doszli nowi i trzeba to towarzystwo powoli jakoś zgrać. Ale najważniejsze to, co powiedział Bogdan, że było to widowisko dla ludzi. I ci, co oglądali na pewno no, w relacji telewizyjnej, no, na pewno stwierdzą, że warto było spędzić ten czas przy Polsacie Sport. Dziękuję bardzo.